uwagi na sukces pierwszej edycji stwierdziliśmy, że stworzymy kolejną taką możliwość, takie wydarzenie, spotkanie, które w pewien sposób umożliwi wymianę doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy fizjoterapeutami z całej Polski, którzy pracują na egzoszkielecie ExoBionics. Ja myślę, że takie spotkania są bardzo ważne, bo pierwsze, że właśnie my wymieniamy się doświadczeniami, bo tak jak tutaj widać, każdy z ośrodków wypracował sobie jakąś tam metodę, prawda, działania i tak dalej, czy nawet promowania. No, no różne są te aspekty, no ale to jest kluczowe. My musimy się spotykać, ponieważ no, naukowcy troszkę inaczej myślą, praktycy troszkę inaczej myślą, więc no, to jest rzecz podstawowa. Także ja myślę, że no, takie spotkania muszą się odbywać. Rehabilitacja taka robotyczna to jest przyszłość w rehabilitacji. To się cały czas rozwija, są super sprzęty, które bardzo wspomagają rehabilitację i wspomagają pracę też właśnie w egzoszkielecie, tak, że nie zastępujemy, nie wkładamy pacjenta tylko w egzo i pacjent sobie chodzi, tylko wykorzystujemy też inne roboty do tego, żeby ten proces rehabilitacji jeszcze bardziej wspomagać i żeby pacjent był jak najbardziej zadowolony. Jednym z naszych pacjentów jest Krzysztof, to jest nasz przyjaciel od wielu lat. Jest to osoba, która ma obecnie 27 lat i w wieku 17 lat zachorował na mononukleozę, która pozbawiła go zdrowia i obecnie nie jest w stanie samodzielnie chodzić, nie jest w stanie samodzielnie egzystować i nawet ma problemy z mową. I przychodzi do nas na egzoszkielet właśnie po to, żeby poprawić swoją funkcję. Czy Krzysztof w przyszłości będzie chodził? Tego nie wiemy, ale staramy się, żeby ułatwić mu pionizację, ułatwić jego mamie pomoc w przesiadaniu się, ułatwić czynności jakby higieniczne, więc egzoszkielet również może jakby pomagać nie tyle w chodzeniu, ale to też w poprawie stabilności w pozycji siedzącej.